Pan Andrzej ma piękną żonę oraz dwie urocze córeczki, Kornelię i Amelię. Ma też odpowiedzialną pracę, która sprawia, że w domu często jest tylko gościem. Jest to kłopotliwe, żeby spędzić z nimi bardzo dużo czasu, no, ile mogę. No, nieraz jestem w domu szybciej, około 18, nieraz 17. No, zdarzają się takie dni, że nieraz mnie nie widzą na przykład dwie noce, czy tam dwie doby, bo wrócę, to śpią, wyjeżdżam, śpią i tak w kółko. Tak jak w domu państwa powroźników, Sycowa jest w większości polskich rodzin. Praca zawodowa rodziców zazwyczaj ogranicza życie rodzinne. Mąż oczywiście pracuje, ale nie przeszkadza mi to zbytnio, gdyż wiem, że tak trzeba i tak być musi. Także jest to normalna sytuacja, na pewno najnormalniejsza, jaka tylko może być, z tego względu, że jest tak w milionach polskich domów. Takich chwil, w których nasza rodzina spędza czas razem, jest za mało. Jak temu zaradzić? Na pomysł wpadli rodzice oraz dyrekcja szkoły w Sycowie i sięgnęli po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak powstał projekt Rodzice w Szkole, który w praktyce wyglądał tak. Dzięki projektowi zorganizowano szkolenia i warsztaty dla dzieci i rodziców. Ich celem miało być zintegrowanie i włączenie rodziców w proces edukacyjny dzieci. A jaki jest na to najlepszy sposób? To proste. Zabawa. Czy projekt się udał? Podobno znakomicie. W warsztaty zaangażowali się zwłaszcza tatusiowie. To są fajne zajęcia, bo przy okazji trochę się z tatą pobawię, trochę mogę się z przyjaciółmi z tym spotkać, z kolegami, mogę się zapoznać na przykład z tatą mojej koleżanki. Miłym zaskoczeniem była taka przyjemna atmosfera, jaka wytworzyła się podczas tych spotkań i zaangażowanie ojców. Nie było problemu z przybyciem tych tatusiów do szkoły i z wzięciem udziału w zajęciach, a przy tym świetnie się bawili. Czasem, żeby dużo zmienić, wystarczy mały impuls.